wielką przyjemnością informuję o tym, że wznowiliśmy nagrodę PAP imienia Ryszarda Kapuścińskiego. To był najsłynniejszy papowiec. W papie bywa często nazywany mistrzem. Tutaj ciągle z papem związani są jego koledzy, przyjaciele, którzy pamiętają go z czasu tej dziennikarskiej roboty. No ale nie tylko nazwisko patrona się liczy, ale przede wszystkim to, co ten patron za sobą niesie. I wszystkie te cechy, które charakteryzowały Ryszarda Kapuścińskiego, wrażliwość, ciekawość świata, otwartość na ludzi, umiejętność analizy wynikająca również z głębokiej wiedzy, to wszystko powoduje, że jego teksty, jego książki są ponadczasowe. Gotowa jest już strona internetowa konkursu, gdzie mamy informacje i na temat całej tej technicznej, organizacyjnej strony konkursu, jak i o naszym patronie, o Ryszardzie Kapuścińskim, o całej historii, o składzie kapituły. Nabór prac potrwa do połowy września.